Na dzisiejszej sesji Rady Miasta burmistrz Maria Kurowska przedstawiła dokument zawierający m.in. dane dotyczące strat powodziowych. Straty w mieniu komunalnym około 3 500 000. Straty w mieniu prywatnym około 650 tysięcy. Koszty prowadzenia akcji około 180 tysięcy. Straty w zakładach, placówkach, instytucjach publicznych około 135 tysięcy. Dokument stwierdzał również, iż konieczny jest zakup zestawu pomp o wysokiej wydajności, przenośnej drogowej sygnalizacji świetlnej, systemu nagrywania rozmów telefonicznych na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nowych rękawów wodnych.